Polskie Radio, a dokładnie Polskie Radio 24, w czasie Świąt Bożego Narodzenia nadało audycję na temat Świąt Bożego Narodzenia na Pawiaku w czasie II wojny światowej. Nawet strażnicy byli bardziej ludzcy, tak wyglądało Boże Narodzenie więźniów Pawiaka. Pracownicy muzeum na Pawiaku wyjaśniają, że było to możliwe dzięki pomocy Towarzystwa Opieki nad Więźniami Patronat. Towarzystwo Patronat działało w czasie wojny zupełnie legalnie. Towarzystwo Patronat również dostarczało więźniom leki. A oto co mówi jeden z pracowników Muzeum Niepodległości. W tych fragmentach, które dotyczą Wigilii, nie natknąłem się na informację, aby w dzień Wigilii miały miejsce jakieś właśnie karne ćwiczenia czy jakieś innego rodzaju szykany. Jak wspominają byli więźniowie, patronat przesyłał na Pawiak paczki z żywnością. Byli więźniowie wspominają, że na przykład były kartofle w mundurkach, były śledzie, były kluski z makiem w takiej paczce. Wspominają o tym, że były gałązki, że patronat dostarczał im gałązki choinki. Nigdy nie widziałem, że coś takiego istniało. No, jest to ciekawy epizod wojenny.